Halszka Witkowska, suicydolog, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, od kiedy zajmujesz się osobami, które popełniają samobójstwa? To ważne, żebym powiedziała na początku, że nie jestem praktykiem, tylko teoretykiem. Jestem z wykształcenia kulturoznawcą i praca z tym tematem zaczęła się wraz z moimi zainteresowaniami badawczymi, bo zajmuję się listami pożegnalnymi. Co wydarzyło się w Twoim życiu tak istotnego? Który moment tego jakże trudnego tematu był tym momentem, że stwierdziłaś, że chcesz się tym zajmować? Wiesz, jakby sam pomysł na to, żeby listy były tematem mojej pracy naukowej, wziął się tak dosyć niebanalnie z tego powodu, że czytałam dużo literatury związanej w formie listów i czytałam na przykład Heroidy Owidiusza. I pomyślałam, jaki w naszej kulturze może być inny, ciekawy list, list wyjątkowy, w której są emocje, ale nie takie sztuczne, udawane, wymyślone, tylko prawdziwe. I zaczęłam się zastanawiać, jakiej formy przekaz może być przekazem wyjątkowym, mocnym, silnym. I wtedy wpadłam na ten pomysł. Na początku dużo osób myślało, że się nie uda, więc powoli zaczęłam pukać do drzwi kolejnych komisariatów policji z pytaniem, czy udostępnią mi taki materiał. I zaczęłam nad tym pracować i wiesz, na początku mi się wydawało, że sam materiał jest na tyle interesujący i ciekawy, że on mi wystarczy. Ale szybko zdałam sobie sprawę, że jeżeli mam się zająć tym materiałem, to potrzebuję kontekstu. Że bez kontekstu, bez zastanowienia się, czym jest samobójstwo, jak jest pokazywane we współczesnej kulturze, jakie problemy mają osoby, które są po próbach samobójczych, gdzieś ta moja praca naukowa nie będzie pełna. I tak powoli, małymi krokami, zaczęłam coraz więcej czytać, zapisałam się do Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, zaczęłam prowadzić zajęcia na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Te moje zainteresowania cały czas się rozszerzały. Co było w tych listach pożegnalnych? Co Cię najbardziej zaskoczyło? Wszystko. Miałam zupełnie inne wyobrażenie na ten temat. Myślę, że jak wielu z nas projektuje sobie, że to są jakieś listy poetyckie, wyjątkowe, a to są często listy bardzo proste, bardzo intymne. Często jest w nich żal, ból, czasem jedno słowo przepraszam. Niesamowicie różnią się od siebie. Jedne mają właśnie jedno słowo, niektóre mają 30 kartek i nigdy jakby nie możemy sobie zaprojektować jakiegoś wzorca takiego listu. Często w tych listach jest instrukcja obsługi, co należy zrobić, komu oddać pieniądze, jak się zaopiekować psem, ale bardzo często się pojawia przede wszystkim słowo przepraszam i wybaczcie mi. Czyli rzadko jest tak, że obwiniają kogoś za to, co się stało. Też się tak zdarza. Tak różni ludzie, tak różne listy, ale wydaje mi się, że to też jest związane z tym, bo nie wiem, czy wiesz, że mało listów jest. Jaki procent samobójców zostawia listy pożegnalne? Między 12 a 30. Więc jakby to zastanawiam się często też, dlaczego tak jest. I myślę, że niełatwo jest w takiej chwili w ogóle coś napisać. Że może jakby wyzwanie zostawienia po sobie takich ostatnich słów może przerosnąć po prostu w takim momencie. I też zastanawiam się, czy samo to, że ktoś zostawia taki list, nie jest dowodem na to, że łączy go jeszcze więź ze światem i z drugim człowiekiem, że jeszcze jest w nim potrzeba komunikacji. Jakie są statystyki? Dlaczego ludzie chcą odebrać sobie życie? To jest pytanie, które zadajemy sobie w suicydologii, tak? No bo suicydologia to jest interdyscyplinarna nauka o samobójstwie. Tu bardzo ważne, żebyśmy podkreślili ten kontekst interdyscyplinarności, bo potrzebujemy zarówno kulturoznawcy, psychologa, psychiatry, socjologa, prawnika, biologa, całą rzeszę naukowców i badaczy, żeby zastanawiać się nad tym problemem. On jest złożony. Nie ma jednego powodu. Za każdym samobójstwem jest historia, jest tak zwany suicydalny układ sytuacyjny, czyli człowiek w danej sytuacji obciążony pewnymi rzeczami może myśleć o samobójstwie. Są teorie, że większość osób, które popełnia samobójstwo, jest chorych psychicznie. Często chorują na depresję, ale to nie jest prawda, że tylko osoby chore psychicznie popełniają samobójstwo. W suicydologii mamy taką metaforę szklanki, że osoba, która myśli o samobójstwie, jest jak szklanka i napełniamy ją wodą. I na przykład trudne dzieciństwo to jest trochę wody. Problemy w związku trochę wody. Może narkotyki albo alkohol, znowu dolewamy wody. Ktoś stracił pracę, jeszcze trochę. I na końcu na przykład ukochany pies zmarł. I to nie znaczy, że ta osoba popełnia samobójstwo z tego ostatniego powodu, który przelewa szklankę. Tylko jest, nagromadzi się czasem przez wiele lat tyle rzeczy, że ta osoba już po prostu nie jest w stanie wytrzymać.
profesor Brunon Hołyst, prezes Polskiego Towarzystwa i wybitny suicydolog, mówi zawsze, że samobójcy nie odbierają sobie życia dlatego, że chcą umrzeć, tylko dlatego, że nie mogą żyć. Chcą sobie ulżyć. Znaczy nie, bo nie mogą wytrzymać po prostu. Z bólu, z ucieczki przed bólem psychicznym, fizycznym też często. Przed tym, że nie widzą rozwiązania w danym momencie żadnego z tej sytuacji. I to jest też bardzo ważne, żeby mówić o tym, że samobójstwo nie jest wyjściem z sytuacji, nie jest żadnym rozwiązaniem. Zostawia tylko pustkę i ból wśród najbliższych. Mówiłaś o wielu sytuacjach i o nagromadzaniu się problemów. A czy zdarza się tak, że samobójstwo jest popełniane z jednego konkretnego powodu? Nagle? Nie. Nie, mówimy o procesie. Zawsze mówimy o procesie. Czasem dla niektórych osób ten proces jest dłuższy, czasem krótszy, ale nie jest tak, że to jest nagła decyzja, że nikt, jakby nic się na to wcześniej nie złożyło, że ktoś się obudzi i nagle podejmie taką decyzję. Dlatego, że musimy zrozumieć, jakby, jak to jest poważne. Samobójcy walczą dwa żywioły cały czas. Żywioł życia i żywioł śmierci. Dlatego, że ty, ja, każdy z nas ma bardzo silną wolę przetrwania, taką biologiczną w sobie. I samobójca musi ją uciszyć, zabić gdzieś w środku. I to jest cały czas walka życia ze śmiercią w środku. Więc to nie jest błaha decyzja, to nie jest coś takiego, że możemy wstać i wyłączyć komputer. To w jaki sposób ucisza się przed decyzją popełnienia samobójstwa, tę chęć życia, przetrwania? Jak się to ucisza, żeby jednak popełnić ten akt? Wiesz, myślę, że ile ludzi, tyle różnych etapów i sposobów na to, ale jednym na pewno jest takie, wiesz, przekraczanie granic. Czasami ludzie zaczynają mieć bardziej niebezpieczne zachowania. Jeździć szybciej samochodem, czasem uprawiają sporty ekstremalne, ale w taki sposób, że bardzo by prawie przekraczają tę granicę między życiem, sprawdzają się, tak? Więc myślę, że to, no i niestety też używki, alkohol, narkotyki powodują, że ta granica czasami wydaje nam się płytsza. No właśnie, chciałem zapytać o alkohol i narkotyki, bo często ludzie korzystają z tych używek, kiedy jest im właśnie źle i czy to może być tą ostatnią kroplą, czyli takim znieczuleniem trochę i w związku z tym popełniają samobójstwo? Myślę, że tu gdzieś na pewno bym się z tą zgodziła, że jest właśnie takim znieczuleniem i łatwiej przekroczyć tę granicę, ale myślę, że z używkami też jest taki problem, że one zmiękczają rzeczywistość na co dzień. Jakby uciekamy, ale zawsze jest ten moment trzeźwienia i wtedy te wszystkie problemy jeszcze bardziej przychodzą. My jesteśmy osłabieni, a to wszystko nie znika, bo znika tylko na te kilka godzin, kiedy jesteśmy po alkoholu albo po narkotykach, a ta rzeczywistość prędzej czy później nas dogania i jeszcze trudniej sobie wtedy z nią poradzić. Jakie są statystyki w Polsce i na świecie osób dziennie, które chcą popełnić samobójstwo, a ile osób, które finalnie dochodzi tutaj do aktu samobójstwa? Na świecie szacuje się, że jest to 800 tysięcy osób rocznie według statystyk podanych przez WHO, czyli możemy powiedzieć, że co 40 sekund na świecie ktoś odbiera sobie życie. Znaczy dla mnie te liczby zawsze są, robią wielkie wrażenie. Bo przerasta go życie, bo nie daje sobie rady. Nie powiedziałabym jednego zdania, tak? Jakby tak jak to, co ci próbuję powiedzieć, że to jest złożone, to jest tak wiele powodów, dlatego nie ma prostej recepty. Jak mamy na przykład kampanię, żeby jeździć bezpiecznie, żeby było mniej wypadków samochodowych, to łatwiej jest jakby powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby było mniej. W przypadku samobójstw nie jest to tak oczywiste. W Polsce mamy więcej samobójstw niż jest ofiar wypadków samochodowych, czyli ponad 5 tysięcy każdego roku. 15 osób dziennie odbiera sobie życie, ale też warto powiedzieć o tym, że te statystyki nie są idealne, ponieważ mamy dwa źródła statystyk dotyczących ilości samobójstw. To jest statystyka GUS-u i statystyka policyjna. One się od siebie różnią, bo musimy też pamiętać o tym, że czasami ludzie nie chcą, żeby ktoś wiedział, że najbliższy popełni samobójstwo. Czasem z powodów osobistych, czasem społecznych, że w małych miejscowościach, na wsiach i czasem nawet ubezpieczeniowych. Moja firma nie wypłaci ubezpieczenia. Jest wiele powodów, więc te statystyki nie są idealne, bo jeszcze nie mamy tak dobrego sposobu zbierania tych danych. I tym większy mamy problem ze statystykami dotyczącymi prób samobójczych. Tego już zupełnie nie jesteśmy w stanie bardzo dobrze, dokładnie oszacować. A jesteśmy w stanie oszacować, czy to kobiety, czy mężczyźni częściej chcą popełnić samobójstwo? Tak, oczywiście mamy bardzo, w tym akurat w tej kwestii mamy dosyć szczegółowe dane.
80% samobójstw to są samobójstwa dokonywane przez mężczyzn, czyli na tych 15 samobójców w Polsce 12 to mężczyźni. Natomiast jeżeli chodzi o próby samobójcze, to jest dokładnie odwrotnie. Próby częściej popełniają kobiety. Z czego to wynika? Wiesz co, ja bym zaczęła od drugiej strony to pytanie. Dlaczego w ogóle mężczyźni myślą o tym jako o rozwiązaniu problemu? Myślę, że na mężczyznach jest wielka presja społeczna. Mężczyzna powinien być nie tylko odpowiedzialny za dom, ale też za płynność finansową. Stoi przed nim takie wyzwanie kariery, że on musi, tak, do czegoś dojść w pewnym wieku. Ale to jakby jest jedna część. Natomiast ja osobiście zastanawiam się nad tym, na ile to jest też problem komunikacji. Ponieważ wydaje mi się, że kobietom łatwiej przychodzi rozmowa o problemach. Że częściej dzwonią do siebie, rozmawiają, dzielą się nawet najintymniejszymi problemami. Mężczyźni często rozmawiają o pracy, o życiu zawodowym właśnie, o jakimś sporcie, pasji. Natomiast wydaje mi się, że dużo trudniej jest im mówić o takich intymnych problemach swoich, też emocjonalnych. I co się wtedy dzieje? Wtedy taki człowiek zostaje jakby z wizją swojego problemu i nie może z nikim o tym porozmawiać, nie może skonsultować, bo nie chce, boi się, wstydzi się, bo nie wypada. Przecież mężczyzna nie może się popłakać cały czas, tak o tym myślimy. I w momencie, kiedy kobieta może przedyskutować z kimś, kiedy może się podzielić swoimi emocjami, zyskuje inną perspektywę. Może zawsze spotkanie z drugim człowiekiem daje nam możliwość znalezienia innej perspektywy, sposobu rozwiązania problemu. Natomiast jeżeli człowiek zostaje sam ze swoim problemem, odbija piłeczkę tylko od ściany. I może mu się wydawać, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. I tutaj myślę, że tu jest dosyć poważny problem właśnie z tym związany, z komunikacją. Powiedzieliśmy o presji, jaka ciąży na mężczyznach, a jaka presja ciąży na kobietach? Wiesz co, tutaj jakby statystyki pokazują, że tych samobójstw jest mniej. My też w suicydologii mówimy o tym, że próba samobójcza jest innym zjawiskiem niż samobójstwo, bo jest aktem komunikacji. I wydaje mi się, że gdzieś też z tego, co jest napisane na ten temat w książkach robionych przez naprawdę wielkich znawców tematu, to kobiety jakby próbują cały czas wołać o pomoc. I ta próba samobójcza jest takim ostatnim krzykiem, bo wyobraź sobie, jaka musi być wielka twoja potrzeba komunikacji, że ryzykujesz własne życie. Żeby ktoś cię zauważył, że ty naprawdę już nie możesz wytrzymać, że cię tak boli. Jakby nie możesz, wiesz, jak masz złamaną nogę albo ranę na ręce, to świat widzi, że cię boli. Ale jeżeli boli cię tu bardzo mocno, boli cię w głowie, to niełatwo, jakby otoczenie nie zwraca tak uwagi na to. A poza tym cały czas jest taki w ogóle problem z rozmową na ten temat. Gdzieś oswojaliśmy się już z narkotykami, tak? Z problemem narkotyków, uzależnień od narkotyków. Oswoiliśmy się gdzieś społecznie z problemem alkoholu, tak? Jakby wiemy, że jest to choroba, że można nad nią pracować. Ale jeżeli twój rozmówca powie ci, że ma myśli samobójcze, albo jest po próbie samobójczej, to nie wiesz, jak zareagować. I my społecznie nie mamy takiej reakcji wypracowanej. Jak zareagować, kiedy ktoś powie, że nie chce żyć, że chce popełnić samobójstwo? Wiesz, myślę, że to jest bardzo ważne, o co teraz zapytałeś. Dlatego, że jest taki mit, że jak ktoś o tym mówi, to tego nie zrobi. I to jest bardzo niebezpieczny mit. Ponieważ 80% samobójców wcześniej o tym mówi. Czyli to jest w ogóle nasz pierwszy błąd, tak, że bagatelizujemy. Mówi wprost, czy między słowami gdzieś? Różnie. Czasem po alkoholu, bo się otworzy, a czasem w żartach. Więc musimy być wrażliwi na przekaz, jeżeli on się powtarza. Jeżeli ktoś mówi, a może lepiej byłoby wam beze mnie. Albo może lepiej, jakby mnie tu nie było. A świat byłby lepszy beze mnie. A czasem mam ochotę się zabić. Tak? Takie słowa, takie zdania, które się pojawiają często w rozmowie, powinny być dla nas dużym sygnałem ostrzegawczym. I nigdy nie powinniśmy się z tego śmiać przede wszystkim. Nie bagatelizować tego, nie mówić, a jesteś śmieszny, bo przecież ludzie mają takie poważne problemy, gadasz głupoty. Czy my mamy w ogóle taką tendencję do oceniania czyichś problemów? Przecież każdy z nas ma inny zasób energii. Dla ciebie twoje problemy są największe, może dla mnie twoje by nie były problemem. I wiesz, to bardzo dobrze widać na przykładzie dzieci i młodzieży. Bo jak przychodzi córka na przykład do mamy, mówi, mamo, śmieją się w klasie ze mnie. No mama mówi, daj spokój, przecież ze mnie też się kiedyś śmiała. Ale zapomniała, jak to jest te 30 lat temu, jak bardzo to przeżywała. A
A jak jeszcze pomyślisz o tym, że kiedyś hejt, można powiedzieć, był zarezerwowany dla sławnych osób w jakiś sposób, tak? No ponieważ nie było mediów społecznościowych, nie było tak łatwo komentować, to zazwyczaj takie negatywne komentarze pojawiały się w prasie, w telewizji, ale dotyczyły sławnych osób. Te osoby były przygotowane na to. Wiedziały, że pełniąc pewną funkcję społeczną, może być taka sytuacja, że będą przez niektórych krytykowane. Ale jeżeli 11-letnia dziewczynka z małej klasy, na przykład, nie wiem, potknie się pod tablicą, wyleje się na nią sok, to wcześniej śmiało się z niej 20 osób w klasie. Można było się z tego wytłumaczyć, porozmawiać, rozeszło się po kościach. A w tej chwili na tą małą dziewczynkę może spaść 30 tysięcy negatywnych komentarzy z hashtagiem zabij się. Czy to jest ciężar nie do udźwignięcia dla młodego człowieka, co jest więcej często dla dorosłego nie jest. A my nie mamy jak tych dzieci zabezpieczyć przed tym. I wtedy taka mama mówiąca daj spokój, ze mnie też się śmiano, jeszcze bardziej bagatelizuje ten problem. To jak pomagać w takich sytuacjach? To ja bym jeszcze na chwilkę tylko wróciła do tego, jak zauważyć, bo powiedziałam ci o tym, że samobójcy mówią, ale często też nie mówią. Więc kolejną ważną rzeczą, o której zapominamy, jest to, co ci powiedziałam przed chwilą, że każdy z nas ma inną wytrzymałość. Więc jeżeli wiesz, że twój kolega z pracy albo siostra miała jakieś bardzo ciężkie przeżycie, rozwód, choroba kogoś najbliższego, utrata pracy, to zastanówmy się, czy nie potrzebuje pomocy i rozmowy. Bo może to być dla niej ta kropla. Może to być za dużo. Więc oprócz tego, że ktoś może ostrzec o swoim samobójstwie, to pomyślmy empatycznie o kimś, kto jest w trudnej sytuacji. Bo to też może być powód. Tym bardziej na przykład, bo oznaką depresji często albo kryzysu psychicznego potrafi być też zmiana w zachowaniu albo w wyglądzie. Tak? Czyli na przykład ktoś o siebie dbał i nagle zaniedbuje swój wizerunek. Ktoś był energiczny, nagle się robi bardzo smutny i melancholijny, nie odzywa się na nikogo. To też powinno być dla nas ostrzeżenie. Tak? Czyli jest kilka rzeczy, ale są osoby, które są w bardzo słabym stanie psychicznym, a jednak wyglądają świetnie, bardzo się starają. Depresja maskowana na przykład na tym polega. Także w kontakcie takim powierzchownym nie powiedziałbyś, że ta osoba jest w złym stanie. I wtedy warto poświęcić czas, zastanowić się właśnie, czy ten ktoś nie jest po trudnych przeżyciach i nigdy nie marnować czasu na kontakt z drugim człowiekiem. Dlatego wydaje mi się, że teraz każdy, kto nas ogląda, może pomyśleć nad tym, czy ma w otoczeniu osobę, która miała trudny moment, i żeby się do niej odezwać i zapytać, czy wszystko ok, czy może jakoś pomóc, jak się czuje. I tu chciałabym przejść do tego drugiego twojego pytania, jak pomóc? Bo to wydaje mi się, że jest bardzo ważne. Nie ma jakichś złotych słów, które można powiedzieć w trudnej sytuacji komuś, ale czasem to, że jesteś obok, złapiesz za rękę, poświęcisz czas dla drugiej osoby, że zapytasz na przykład, jak ja ci mogę pomóc? Nie bagatelizując, nie oceniając problemów drugiej osoby, nie mówiąc, jutro będzie lepiej, albo jakoś sobie poradzisz, tylko z empatią wysłuchać tego drugiego człowieka, dać mu czas, nie naciskać, każdy ma swój rytm i nie bać się poświęcić swojego czasu na drugą osobę. Natomiast to, co myślę, że warto byśmy też sobie tutaj powiedzieli, to jest to, że pomoc osobie w kryzysie bywa bardzo trudna. Jest czasem nawet wycieńczająca, bo nie zmieni się takie samopoczucie po jednym dniu, tak, czy po 15 minutach. I ważne, żebyśmy dbali o siebie, jeżeli pomagamy komuś w kryzysie, czyli dbali, żebyśmy my byli w dobrej kondycji psychicznej i tworzyli tak zwaną sieć wsparcia, sieć pomocy. Czyli zastanowili się, dla kogo ta osoba jest jeszcze tak ważna, siostra, mama, chłopak, inny kolega w pracy, żebyśmy z tą pomocą nie zostali sami. Żeby były też inne osoby, które wiedzą o tej sytuacji i mogły wesprzeć osobę potrzebującą. Natomiast to, co jest ważne, to to, żebyśmy potrafili, jak już się bardzo o kogoś martwimy, zadać to proste pytanie. Czy masz myśli samobójcze? Nie bać się tego zadać. To, że je zadasz, nie wywołasz tej osobie nagle takich myśli, ale spowodujesz, że ona odetchnie, bo zrozumie, że może w ogóle o tym rozmawiać, że to nie jest wstydliwe, że nie pomyślisz o niej źle, że ma szansę w ogóle z kimś, wiesz, szukać jakiegoś wsparcia. No i oczywiście, jeżeli widzimy, że nasza pomoc jakby nie zmienia sytuacji, że nadal ta osoba jest w kryzysie, no to nie bać się pójść do specjalisty, tak? Czyli do kogo? Psycholog, psychoterapeuta, centrum wsparcia, są telefony, są ludzie w tej chwili, ośrodki kryzysowe, gdzie można uzyskać wsparcie zarówno dla osoby, która jest zagrożona samobójstwem, jak i dla osoby opiekujących się taką osobą. Możemy zadzwonić i zapytać o poradę.
jak pomóc osobie w kryzysie i pamiętać o tym, że też nie bać się na przykład zadzwonić na 112. Właśnie, powiedzmy o numerach, na które można dzwonić, aby uzyskać pomoc. Pierwszym takim podstawowym numerem jest linia wsparcia, która jest czynna 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. I to jest telefon 870 22 22. I drugi taki numer, bardzo ważny, to jest numer Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. I to jest 116 111 numer. I tam dzieci w różnych sytuacjach, czasem bardzo trudnych, dzwonią. I jest taka zasada, że telefonista opiekuje się tą osobą, tak, przy telefonie, dopóki nie przyjdzie wsparcie, jeżeli to jest na przykład próba samobójcza, tak? Więc jakby też pamiętajmy o tym, że jeżeli boimy się, że ktoś na przykład teraz wyszedł z domu i może popełnić samobójstwo, jest duża szansa, martwimy się, nie bójmy się zadzwonić na 112, na telefon policyjny, ponieważ może się okazać, że nasz telefon uratuje czyjeś życie. Czy mamy jakąś wiedzę na temat tego, na ile punktem wyjścia jest niska wartość człowieka? Wiesz, tu też poruszamy problem, myślę, poniekąd samobójstw egzystencjalnych, ale też takich właśnie, gdzie nasza percepcja samych siebie się zmienia. Wiesz, bardzo ciekawą podstawą naukową jest stan presuicydalny. To określenie zostało stworzone przez Erwina Ringela kilka ładnych już lat temu, który w Austrii otworzył pierwsze ośrodki prewencji, zajmował się suicydologią. I on przebadał dużą ilość pacjentów, którzy byli po próbie i zauważył, że osoby przed samobójstwem mają określony stan psychiczny. I on nazwał to stanem presuicydalnym. I tam się składa kilka rzeczy na ten stan presuicydalny. Jedną z tych etapów jest zawężenie dynamiczne. Czyli osoba w tym stanie nie widzi żadnych innych rozwiązań poza samobójstwem. I to często w ogóle się nie sprawdza, tak? Tylko że jest tak mocno skupiona cały czas na tym, co chce zrobić, że nie widzi innych rozwiązań. Innym etapem jest zawężenie świata wartości. Czyli właśnie wydaje mi się, że jestem beznadziejna, że do niczego nie dojdę, nie potrafię sobie wyobrazić pozytywnej przyszłości. Bardzo dobrze pamiętam z przeszłości rzeczy złe, ale już dużo trudniej przypomnieć mi sobie dobra. Co już dopiero wyobrazić sobie, że coś dobrego będzie w przyszłości. Pojawiają się też fantazje związane z dokonaniem samobójstwa. Zaczyna sobie osoba wyobrażać, jak to zrobi. Potem też odcina się od bliskich. Tak, odcina relacje, zaczyna uporządkować swoje życie. Zaczyna rozdawać rzeczy, oddawać długi. To też powinien być dla nas bardzo taki duży sygnał, jeżeli ktoś w otoczeniu zaczyna robić takie rzeczy. W jakim wieku są samobójcy? W Polsce najczęściej samobójca to mężczyzna między 40 a 60 rokiem życia. Często bezrobotny, często z problemem alkoholowym, bardzo często w małych miejscowościach, na wsiach. Nie mówię, że wszyscy, tak? Tylko że statystycznie to jest najczęściej, tak? Drugą taką grupą są mężczyźni po 60 roku życia, ale też i kobiety, właśnie wiek senioralny. Kiedy wydaje się, że nie ma po co żyć, kiedy choroba bardzo utrudnia funkcjonowanie. W listach pożegnalnych osób starszych często pojawia się motyw bólu ogromnego. Ból, samotność, brak funduszy na życie codzienne i też takie poczucie zbędności, że już jestem nikomu potrzebny. Wiesz, spójrz też na model rodziny, jaki mamy współcześnie. Starsze osoby są wypychane z rodziny, tak? My żyjemy w małych mieszkaniach. To nie są wielkie domy, gdzie babcia, dziadek, wujek, wszyscy jesteśmy razem. Te starsze osoby często lądują same w ośrodkach opieki, gdzie są zupełnie odcięte od rodziny, a już nie mogą spełniać się, nie wiem, w swojej pracy czy pasji, tak? A czy są jakieś okresy w roku, w których jest więcej popełnianych samobójstw? Mówi się, że kwiecień jest okrutnym miesiącem. Dlaczego? Wiosna, wiesz? I są takie badania, które mówią o tym, że wiosna jest trudnym momentem, ponieważ wiosna wszystko budzi się do życia. Ludzie są radośni, a wszystko nie jest piękne. A gdzieś ten rok w środku, w takim człowieku chorym na depresję albo właśnie w kryzysie, zostaje. I też naszym błędem takim w związku z tym, wydaje nam się, że jak ktoś jest w kryzysie, ma depresję, bierzemy go za rękę i mówimy, chodź na imprezę. Tak, chodź się pobawisz, rozerwiesz. I wtedy taka osoba może poczuć się jeszcze gorzej, bo ona zobaczy te osoby roześmiane, tańczące się, a ona nie jest w stanie.
Czyli wcale nie jest dobre rozweselanie osoby, której jest źle, która myśli o samobójstwie. To jest jakby bardzo delikatne, trzeba wyczuć, poznać tę osobę, ale myślę, że takim pierwszym krokiem to jest właśnie takie jakby stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. Czyli właśnie nieocenianie, czas, empatia, pytania o pomoc, o potrzeby, o emocje, a nie takie gwałtowne po prostu wyciąganie na siłę do życia. Bo czasem trzeba zejść bardzo nisko do tej osoby, do tego mroku, gdzie ona jest, żeby ją powoli stamtąd wyciągnąć. A co mówią osoby, które chciały popełnić samobójstwo, ale je odratowano? Mówią różne rzeczy, ale to, co mnie, co przykuło moją uwagę w takiej pracy naukowej jednej, gdzie były wywiady osób na oddziale toksykologii, właśnie po próbach, bardzo ciekawe jest to, co mówią swoich bliskich. Ponieważ przed próbą pisali listy albo mówili o tym, że czują się ciężarem dla bliskich i że bliskim będzie lepiej bez tej osoby. A po próbie pierwszą reakcją jest, jak ja mogłam zrobić to moim bliskim. Jak ja mogłam zrobić mojej córce, mojemu synowi. Bo czym jest samobójstwo? Samobójstwo jest pustką. Tak? Zostawiamy po sobie ogromną pustkę i rodzinę, która na lata zostaje z traumą. I pamiętajmy też o tym, że bywa tak, że samobójstwo w rodzinie, które się wydarzy, ma wpływ na to, że tych samobójstw potem w przyszłości w tej rodzinie może być też kilka. Bo każde samobójstwo przynajmniej wpływa na 12 osób z najbliższego otoczenia. To nie jest tak, że tylko znika jedna osoba. To się odbija na całym otoczeniu, a zwłaszcza na bliskich. I teraz pomyśl o tym, że nadal jest to temat tabu i taka rodzina, która straci kogoś w wyniku samobójstwa, jest piętnowana społecznie. Mówi się, że to patologia, że są nienormalni, że na pewno coś jest z nimi nie tak. Więc jakby, a pomyśl też o tym, że stracenie kogoś w wyniku samobójstwa jest wielką traumą, bo rodzina zostaje z tyloma pytaniami, co zrobiłem nie tak. Gdzie popełniłem błąd? Dlaczego on od nas odszedł? I na te pytania często nigdy nie znajdą odpowiedzi. To w jaki sposób pomóc najbliższej rodzinie osoby, która odebrała sobie życie? Zajmuję, niektórzy członkowie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego zajmują się postwencją, czyli właśnie pomocą po samobójstwie. Jest u nas wybitna specjalistka Małgorzata Łuba, która się tym zajmuje i ona mówi, że nie ma idealnego zdania. Słowa, znowu, żeby pocieszyć tą rodzinę, ale znowu obecność. Znowu też jest taka teoria, że zmienia się twoja książka adresowa w takiej sytuacji. Nagle dzwonią do ciebie ludzie, których byś w życiu się nie spodziewał, że zadzwonią i wyciągną rękę. A osoby, które się spodziewasz, są blisko, nie wiedzą, jak tobie pomóc. Nie wiedzą, co powiedzieć, w ogóle do ciebie nie dzwonią. Więc jakby najważniejsze jest to, żeby się nie bać. Być z taką rodziną, dać im czas, dać im przestrzeń do tego, żeby długo o tym rozmawiali i nie próbować też na siłę pocieszyć i też nie mieć takiej presji, że się musi pocieszyć. Bo to jest bardzo trudne po prostu. Ten ból ciągnie się często latami w tych ludziach. I nie ma takiej recepty, żeby... Ale właśnie, wiesz, sama obecność taka ludzka, człowiecza. Czy są osoby odratowane, które robią kolejną próbę? Niestety tak. Bo to jest temat, który też mnie gdzieś bardzo ciekawi, bo wydaje mi się, że nie mamy w społeczeństwie wypracowanego takiego, naukowo powiedzmy, rytuału społecznego, jakiegoś takiego sposobu, jak przyjąć z powrotem osobę po próbie. Znaczy, osoba po próbie jest pojmowana jako ktoś, kto zerwał więzi, kto powiedział, nie chcę was, nie chcę tego świata. I teraz ta próba, ta osoba po tej próbie wraca do społeczeństwa, i to społeczeństwo nie wie, co z nią zrobić. Do tego jest to jeszcze temat tabu, jeszcze obłożony pewnym takimi dużą ilością stereotypów, więc tę próbę zaczyna się ukrywać, nie można o niej mówić. Bardzo niebezpiecznym momentem jest, jeżeli ktoś po próbie samobójczej jest w szpitalu, uzyska pewną równowagę i pomoc, ale wyjdzie z tego szpitala i trafia na taką twardą rzeczywistość. I próba samobójcza jest taką sytuacją w życiu, której już nigdy nie wymarzysz. To jest taki moment, gdzie ta potrzeba śmierci była silniejsza, tak? I się zmieniasz już na całe życie. Ale my nie jesteśmy, jako społeczeństwo właśnie, nie mamy takiego sposobu, żeby te osoby znowu przyjąć, bo w Towarzystwie Suicydologicznym mówimy o tym, że widzisz, latami studiujesz medycynę na przykład. Uczysz się ratować biologię, tak? Ludzkie życie, ludzkie ciało. Mamy farmację, mamy medycynę, mnóstwo
różnych dróg, aby uratować ludzkie ciało, ale uratować człowieka to znaczy uratować ludzką duszę, chęć życia. Nie wystarczy go poszywać, tak? Tylko trzeba mu powiedzieć na nowo, pomóc znaleźć sens życia. Nie mówię, że to ty masz teraz nagle komuś dać swój sens życia, żeby mu go przejął, ale możesz mu na nowo ten świat pokazać w jakiś sposób, pomóc, być wsparciem z wyjścia z tej trudnej sytuacji i pokazać, że są inne drogi, że życie może być ciekawe, nie musi być tylko cały czas bólem. Tak? I myślę, że to jest takie bardzo ważne, żebyśmy czuli na sobie tą odpowiedzialność, że naprawdę możemy komuś uratować życie, ale właśnie też musisz zapytać przez rozmowę tak. Bo wiesz, bo z myślami samobójczymi czasem bywa tak jak z temperaturą. One przychodzą i są bardzo intensywne w pewnym momencie. I czasem wystarczy, że na tym czubku, kiedy są tak bardzo intensywne, pojawi się ktoś, kto chwilę z tobą porozmawia, kto cię zapyta, czy ci może pomóc. I okazuje się, że ta rozmowa, ta pięciominutowa rozmowa pozwoli, że ta temperatura opadnie. To nie znaczy, że już nigdy ta osoba nie będzie miała znowu myśli samobójczych. Ale w tym najbardziej niebezpiecznym momencie, jeżeli się znajdzie ktoś, to faktycznie jest szansa, że tego samobójstwa nie będzie. Jaka jest twoja misja? Chciałabym, jak każde życie uratowane jest wielkim szczęściem, a jeżeli uda się, że na przykład ktoś nas wysłucha i zmieni podejście do swojego życia, kto da sobie szansę. Myślę, że taką rzeczą, o której zapominamy w takich trudnych chwilach, jest kwestia czasu. Czas płynie. I nawet jak bardzo źle się czujemy, jest nam bardzo ciężko, to przechodzi. Czy kryzys mija? Zawsze. Może czasem trochę dłużej potrwa, ale 2-3 dni, a czasem kilka godzin nawet wystarczy, że się poczujemy lepiej. I nigdy nie wiesz, kto jutro zapuka do drzwi. Ja nie wiedziałam, że do mnie zadzwonisz, mnie zaprosisz. Ja nie sądziłem, że ten temat tak ze mną będzie rezonował. Dawno o tym nie myślałem, ale sam mam za sobą próbę samobójczą, jak byłem mały. A nie wiem, na ile to było wołanie o pomoc. Ale było i pamiętam, że taki drobiazg i po prostu nie potrafiłem sobie dać rady wtedy. Rozmawiałeś kiedyś? Nie, chyba nie rozmawiałem, nie pamiętam teraz. To było dosyć dawno temu. Wiem, że możemy zaprosić ludzi na spotkanie. Każdy na spotkanie, które jest 10 września i spotkanie jest otwarte. Tak, 10 września jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwu i w warszawskim BUW-ie chcemy wszystkich zaprosić, którzy potrzebują pomocy. Może zrobimy przerwę? Nie, wszystko jest okej. Pozwól, że ja tylko jedną rzecz powiem, wiesz, bo czasem wydaje mi się, że nie bez powodu ludzie się spotykają, nie bez powodu podejmują pewne tematy i kto wie, może twoje przeżycia i to, co kiedyś cię spotkało, pomoże teraz uratować innych. Wiesz, co to niesamowite, że kiedyś nie chciałem żyć, a teraz je niesamowicie kocham. I mimo, że 2 lata temu myśli powróciły w zupełnie innej sytuacji i one były notoryczne, to nie wyobrażam sobie teraz tego, że mogłem mnie tu nie być, bo jestem, wydaje mi się, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I to chciałabym, żeby każda osoba, która z nami dzisiaj jest, która nas ogląda, zapamiętała właśnie, że nigdy nie wiadomo, jak się poczujemy za chwilę. Może się okazać, że to wszystko się odwróci, bo to jest tylko ten moment, kiedy myślimy, że to jest rozwiązanie. Ten jeden moment. I on przychodzi. I tak jak ty jesteś teraz tu ze mną, mówisz mi, że jesteś szczęśliwy, a do tego robisz bardzo ważne rzeczy w swoim życiu. Pomagasz ludziom, podejmujesz ważne tematy w swoich rozmowach. Ta rozmowa ze mną, którą w tej chwili robimy, mam nadzieję, że też komuś pomoże. I byłoby wielką stratą dla nas wszystkich, gdyby cię tu z nami nie było. I tak naprawdę każdy z nas, chociaż zapominamy o tym, jest bardzo ważną częścią społeczności, rodziny, świata. Każdy ma swoje miejsce. To my czasami przestajemy to widzieć. Tylko na chwilę. A pomyśl o tym, że nie musisz ty być jakiś niesamowity i wyjątkowy, ale samo to, że jesteś, powoduje dobro, wsparcie dla reszty osób. Przecież my jesteśmy całością, nie jesteśmy tylko jednostkami. Nie dbamy, nie pędzimy o sukces, tylko swój. Właśnie zapominamy o tym, że jesteśmy dla innych ludzi. Że nie powinniśmy żyć tylko egoistycznie, tylko właśnie próbować swoim życiem zrobić też coś dobrego, bo możemy, każdy z nas. I nawet właśnie w tych momentach, o których powiedziałeś, że wydawało się, że nie ma sensu, to wtedy sobie pomyśleć, że może to, że przejdę to, wezmę się w garść i komuś jeszcze w życiu pomogę.
że jest tyle ludzi, którzy potrzebują pomocy na bardzo różnych etapach życia, problemów. Znam wiele naprawdę fantastycznych osób. W Polskim Towarzystwie Suicydologicznym jest bardzo dużo osób, które od lat pracuje z tym tematem. Tylko był pewien opór medialny, społeczny, polityczny, żeby w ogóle go podejmować. To są ludzie, którzy całe życie poświęcili na pracę, na myślenie o tym problemie. Dlaczego był opór podejmowania takiego tematu? Wiesz, tabu społeczne to jest jedno, o czym powiedzieliśmy, tak? Ale na przykład to też nie jest najlepsza reklama dla danego społeczeństwa, że jest tam dużo samobójstw. Kiedyś w latach 50. na przykład mówiło się, że nie ma samobójstw. Tak? No bo co to za kraj, gdzie ludzie odbierają sobie życie? Znaczy, że władza gdzieś nie domaga. Teraz już wiemy, że to nie jest problem tylko władzy, tylko tak złożony, o czym sobie powiedzieliśmy, ale kiedyś też było takie myślenie, żeby nie mówić o smutnym temacie. Ja do dzisiaj spotykam się z tym, że dziennikarze, jak ze mną robią wywiad czy rozmawiają, mówią, ojej, a może mniej o tym samobójstwie, więcej o rozmowie, bo to taki smutny temat, nie rozmawiajmy. I cały czas nie ma w przestrzeni publicznej, wiesz, dużo fajnie popatrzeć, jak ktoś tańczy albo ładnie gotuje, tak? A taki temat nie jest przyjemny. I często się ucieka po prostu, niech takie najprostsze rzeczy. Wspomniałaś o krajach, właśnie o kraju. Ciekawi mnie, czy mamy, na pewno mamy dane na temat tego, w jakich krajach jest najwięcej samobójstw, a w jakich najmniej. Teraz w czołówce takich krajów jest Rosja, Litwa, Łotwa. To są nasi sąsiedzi, tych samobójstw jest tam bardzo dużo. My też jesteśmy niestety w czołówce europejskiej. Szwajcaria też boryka się z dużym problemem, Szwecja, ale tam wprowadzono dużo systemów prewencyjnych i profilaktycznych. A my w Polsce cały czas nie mamy takiego spójnego systemu właśnie profilaktyki samobójstw, ale są prace bardzo intensywne. Teraz w Ministerstwie Zdrowia utworzono specjalną grupę roboczą do spraw depresji i samobójstw. Więc jakby w tej chwili są wysiłki rządowe po to, żeby coś zrobić z tym problemem, żeby jakoś pomóc, wymyślić sieć pomocową, ośrodki interwencji kryzysowej, centrum wsparcia, na które możemy zadzwonić, tak? Pomyśl sobie, że przez tyle lat nie mieliśmy telefonu, gdzie ktoś odbierze, jak zadzwoni osoba w kryzysie. To jest niesamowite. Co więcej, powiem Ci, że jedna z moich studentek zajmuje się samobójstwem wśród osób głuchych, bo to jest bardzo rzadko podejmowany temat. I wiesz, że nie ma takiej infolinii dla głuchych? A przecież to jest do zrobienia w naszych czasach z komputerem. Nie ma, co więcej, nie mamy w Polsce psychologa, który zna migowy. Przynajmniej z tych informacji, które się udało zebrać. No mam nadzieję, że gdzieś ktoś jest, ale jest bardzo trudny dostęp, to na pewno. Jeżeli jest, to nie się zgłasza, bo tak. Zawsze przecież możemy poinformować o czymś takim. Przypomnijmy, co wydarzy się 10 września w Warszawie. 10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego od 10 do 15 robimy wykłady otwarte. Jest to specjalne wydarzenie, ponieważ są tam zaproszeni specjaliści, ale to nie jest spotkanie naukowcy dla naukowców, tylko naukowcy dla ludzi. I będziemy mogli zarówno dowiedzieć się o samym zjawisku samobójstwa, ale też usłyszeć rady specjalistów, praktyków, którzy ratują osoby, które podpowiedzą, jak pomóc komuś w kryzysie, jak rozmawiać właśnie z rodziną po stracie. I będą też, to jest dosyć ważne, pokoje wsparcia, czyli takie miejsca, gdzie będzie można intymnie, jeden na jeden porozmawiać z psychologiem, z interwentem kryzysowym o swoich problemach, swoim albo kogoś bliskiego. Oczywiście całe wydarzenie jest bezpłatne. Do pokoju wsparcia też możemy przyjść bezpłatnie i uzyskać taką pomoc. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Ci dziękuję, Łukaszu. Chyba, że jeszcze chcesz coś przekazać. Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, żebyśmy na podstawie naszej rozmowy pamiętali o czasie. Że to się wszystko może zmienić, odwrócić i że czasem wystarczy naprawdę niedużo czasu, żebyśmy inaczej spojrzeli na siebie, na swoje życie, na swoich bliskich. I dbajmy o tą iskierkę woli życia w sobie, dbajmy o drugiego człowieka, bo pustka, kiedy go zabraknie, jest bardzo duża. Dziękuję. Dziękuję.